Przede wszystkim my podążamy za dzieckiem. Marek Jarmołowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika dr Jolanta Nowosielska, dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym się będzie różniła szkoła alternatywna od tej schematycznej, dobrze nam znanej szkoły? Przede wszystkim my podążamy za dzieckiem. Stawiamy na rozwój dziecka, na rozwój jego zainteresowań i pasji. Aktywność u nas w szkole leży po stronie dziecka. To nauczyciel podąża za rozwojem dziecka. W schematycznej szkole, w publicznej szkole jest zupełnie na odwrót. To aktywny jest nauczyciel, a dzieci podążają za nauczycielem. A gdybyśmy mogli podać jakiś przykład, co to znaczy, że nauczyciel podąża za dzieckiem, poza tym, że pilnuje go, żeby nie zrobił sobie krzywdy? U nas jest otwarta przestrzeń edukacyjna. To dzieci tak naprawdę wymyślają pomysły, projekty, które będą realizowali, przy oczywiście tym, że jest w trakcie realizowana również podstawa programowa, bo o tym nie zapominamy. Ale to aktywność tutaj narzucają dzieci. One się rozwijają w dostosowując to do własnych potrzeb i właśnie do własnego tego momentu, w którym się teraz znajdują. To jest trochę tak, że nauczyciel mówi, słuchajcie, mamy takie możliwości, wybierzcie, czy chcielibyście zajmować się tym, czy może tym. Wspólnie w kręgu są ustalane te kwestie. Dzieci tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia. To się dla nas bardzo liczy. To nie jest dziecko, które musi być w tej chwili prowadzone za rękę przez nauczyciela. To jest młody człowiek, który również czuje, również ma potrzeby i również ma możliwość u nas w szkole zgłaszania tych potrzeb. Ale taki młody człowiek też potrzebuje pewnych ram. Jak najbardziej. Jak to utrzymać, żeby jednocześnie dawać swobodę, a z drugiej strony też stawiać pewne ograniczenia? W każdej placówce, również w alternatywnej, obowiązują pewne zasady, reguły, normy, według których tak naprawdę dzieci bardzo lubią funkcjonować, bo dzieci lubią określone zasady. I te zasady również są u nas określone, przy czym my stawiamy tak naprawdę na rozwój tej wewnętrznej motywacji dziecka, tej, która popycha jego samego do aktywności, do nauki. W szkołach publicznych my jakby uczymy motywacji zewnętrznej. Dzieci uczą się dla ocen, dla rodziców, dla tych słupków, które mają być dosyć wysoko i pokazywać wysoko w rankingach szkołę. Zupełnie nie o to chodzi w szkole alternatywnej, w szkole, którą ja mam przyjemność zarządzać. To dzieci wspólnie z nauczycielem. Jakby jest dwupodmiotowość między nauczycielem a dziećmi. Aktywność jest po stronie dziecka, nauczyciela i rodziców, tak? Więc wszyscy wspólnie tworzymy tę szkołę i dbamy o to, aby dzieciom zapewnić wspaniały rozwój i by mogły w sposób taki bardzo ciekawy realizować obowiązek szkolny. A co pani odpowiada rodzicom, którzy pytają, co w sytuacji, kiedy skończymy ten etap edukacji u was i dziecko trafi już do takiej szkoły tradycyjnej? No bo ten etap musi nastąpić. Oczywiście. Znaczy, musi, nie musi, ale najczęściej następuje. To jest jeszcze kwestia rozwojowa, bo coraz więcej osób pyta mnie o to, czy będziemy uruchamiali liceum na przykład alternatywne. Ja nie powiedziałam, że nie. Być może w przyszłości tak. A druga kwestia to, że najważniejszy jest ten pierwszy okres edukacji dzieci. Te w tej chwili 8 lat. Ja myślę, że ta motywacja wewnętrzna dzieci po ukończeniu szkoły alternatywnej, Korczakowskiej szkoły, będzie na tyle silna, że one doskonale wejdą nawet w ten schemat w szkole średniej, w który ewentualnie będą musiały wejść, bo być może nie. Do tego momentu może uda nam się uruchomić szkołę średnią. Gdzie szukamy podstawowych informacji o takich alternatywnych możliwościach nauczania? W tej chwili, co też zresztą wykorzystywane powinno być w każdej szkole, jeśli chodzi o informacje, w internecie mamy mnóstwo różnych ciekawych informacji na temat edukacji alternatywnej, pedagogiki alternatywnej. Jeśli chodzi o Olsztyn, to oczywiście Korczakowska Szkoła Marzeń, spotkania ze mną bądź z kimś z zespołu założycielskiego. Jak najbardziej jesteśmy otwarci, możemy podpowiadać i przekazywać właśnie alternatywną wiedzę i zachęcać do wyboru takiej szkoły dla swoich dzieci, a nie tej, którą my kończyliśmy i nie do końca wcale ją miło wspominamy.
Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Doktor Jolanta Nowosielska, dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie, była Państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.